Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak wykonać wyzwania 10 tygodnia. Zanim wystartujemy, to nie zapomnijcie wpisać mojego kodu w sklepie. Kod sam się resetuje co 2 tygodnie, więc warto o tym pamiętać. Okej, jedno z darmowych wyzwań w tym tygodniu polega na użyciu nalotu w 3 różnych meczach. Nalot to nowy, legendarny przedmiot i naturalnie, z racji w jakiej klasie jest, występuje bardzo rzadko. Do tego wyzwania mam dla was jeden prosty tip. Odpalcie naparzankę i polujcie na zrzuty zaopatrzenia. Dropy w naparzance zawsze pojawiają się w okolicach strefy, więc zanim wyskoczycie z busa bojowego, poczekajcie chwilkę, aż się ona pojawi. Jak już dolecicie do strefy, to pozostało wam tylko czekać. Dropy pojawiają się losowo w losowych miejscach. Nie ma 100% pewności, że z dropu wypadnie wam nalot, ale wypadą z dropów bardzo często. Jak już taki nalot zbierzecie, to rzućcie go w dowolne miejsce i zacznijcie nowy mecz. Do tego wyzwania trzeba użyć nalotu w 3 różnych meczach. Pamiętajcie, że jak wykonaliście już wyzwanie i wyjdziecie z meczu, to i tak wam się ono zaliczy. Następne wyzwanie, które chciałbym dzisiaj omówić, wysyła nas w odwiedziny ogłoszeń publicznych w Neowykrzywionych, elektrowni ciśnieniowej lub w Megamarkecie. Do tego wyzwania też polecam naparzankę. Wszystkie ogłoszenia można odwiedzić w jednym meczu, a w naparzance jest odradzanie się i latnie. Szczerze mówiąc, to można wykonać to wyzwanie nawet w jednej miejscówce. W samym Megamarkecie jest 7 takich ogłoszeń. Pierwsze znajdziecie tutaj na parkingu. Kilka kroków dalej jest kolejne takie ogłoszenie. W środku przy głównym wejściu jeszcze jedno. A przed głównym wejściem jeszcze jedno. Kolejne tutaj w środku. I jeszcze jedno na zewnątrz. Jeśli to jednak nie wystarczy do tego wyzwania, to w elektrowni ciśnieniowej są kolejne takie ogłoszenia. 5 z nich jest bardzo blisko siebie. Z łatwością je odwiedzicie na naparzance przy użyciu lotni. W Neowykrzywionych też jest kilka ogłoszeń, na przykład tutaj, czy tutaj. I nawet tutaj. Następne wyzwanie, które chciałbym omówić, jest podzielone na 3 etapy. Pierwszy z nich zleca nam zdobyć 100 sztuk drewna ze statku wikingów lub ze statku piratów. Statek wikingów jest na górce na zimowej części mapy. Tutaj jest mnóstwo drewna do zebrania. Statek piratów za to jest w leniwej lagunie. Tutaj jest jeszcze więcej drewna. Pamiętajcie, że wystarczy tylko 100 sztuk drewna z dowolnego z tych 2 statków. Wybór należy do was. Drugi etap zleca nam zdobyć 100 sztuk cegły z widelca i noża lub z parasolki. Widelec i nóż na mapie jest dokładnie tutaj. Nie brakuje tutaj kamienia. Parasolka za to jest tutaj. Wystarczy zniszczyć parę kamieni. I w tym etapie też. Wybór należy do was. Ostatni etap, trzeci, zleca nam zdobyć metal w fabryce robotów. Fabryka robotów jest dokładnie tutaj w elektrowni ciśnieniowej. Na tym obszarze zniszczcie ile metalu trzeba. Ostatnie wyzwanie, które chciałbym dzisiaj omówić, to zadaj 200 punktów obrażeń przeciwnikom zbierakiem. Do tego wyzwania klasycznie polecam stare dobre oddziały lub duo. W tym trybie wystarczy, że wylądujecie tam, gdzie ktoś inny i jeśli uderzycie jako pierwsi, to na pewno wygracie ten pojedynek. Jak już tego przeciwnika na dachu powalicie, to od razu zaliczycie to wyzwanie, dobijając go ze zbieraka. I to tyle. Reszta wyzwań to klasyczne powtórki i niestety w tym tygodniu nie ma sekretnej gwiazdki. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.